teraz na żywo, tylko u nas ceremonia parzenia herbaty Kung Fu Cha. Oddaję takie... panu głos w takim razie. Dziękuję. To jest takie wprowadzenie do Kung Fu Cha, czyli jakby to przetłumaczyć. Parzenie w stylu pracochłonnym, parzenie dbałe, parzenie z dbałością. Trudno jest ten termin przetłumaczyć na język polski. W każdym razie Kung Fu to jest jakikolwiek umiejętność po chińsku. To jest to samo co Kung Fu, więc jest tutaj też, wymaga na pewno pewnej praktyki, tak jak sztuki walki Kung Fu, i według Chińczyków ma pewne podobieństwa i właśnie dlatego jest nazwane tą samą nazwą. Może tak pokrótce, co ja tutaj mam na stole? Gaiwan, czyli po chińsku czarka z pokrywką. To jest takie często używane naczynie do parzenia herbaty w tym stylu. Tutaj mam cha hai, czyli morze herbaty po polsku dosłownie. Czarki dla gości. I tutaj jest miska na zlewki. Takie niewdzięczna funkcja jej przypada, po prostu żeby przyjmować całą tę wodę czy jakąś herbatę, która nie będzie wykorzystywana, nie będzie wypita. To, co się przepłucze tutaj, właśnie w niej ląduje. I jest tutaj taka taska, która zbiera nadmiar wody, gdyby się rozlał. W tym wypadku taka bardziej już elegancka, ceramiczna, najczęściej w najprostszej wersji jest drewniana. Przy czym w Gaiwanie raczej nie będzie to problemem. Raczej problemem by to było, gdybyśmy używali czajniczka, na przykład takiego malutkiego czajniczka z glinki Ising, jak tutaj mam. Mogę zapytać, jaki on jest, jak on ma pojemność mniej więcej? 80 ml tutaj. 80, ten Gaiwan ma chyba około 120. Najczęstszy przedział to jest właśnie gdzieś między 70 a 150 ml, w zależności od tego, ile osób będzie brało udział, ile osób będzie piło tę herbatę. Więc zaczynam od wygrzania tego naczynia, to o czym już mówiliśmy. Wygrzanie naczynia w parzeniu w stylu Kung Fu jest bardzo ważne, ważniejsze nawet niż w zwykłym parzeniu. Dajemy mu tej wodzie jakieś 10 sekund w naczyniu, żeby naczynie zdążyło przyjąć trochę tej temperatury. I przelewamy do morza herbaty. Ta woda służy też w wyparzeniu czarek. Wyparzeniu, raczej przepłukaniu ich po prostu. To jest... Te czarki oczywiście były myte i nie ma takiej potrzeby ich szczególnie dodatkowo myć, ale to jest taki tradycyjny wyraz gościnności względem gości, którzy piją herbatę. Po prostu dobre maniery według Chińczyków wymagają tego, żeby te czarki przepłukać. Teraz podam naczynie ogrzane ostrożnie, jest gorące, właśnie z herbatą i to, o czym mówił wcześniej Mariusz, ta herbata już zaczyna wydzielać olejki eteryczne i możemy lepiej poczuć. To jest zielona herbata? Właśnie nie. To jest herbata ulong, ale jasny ulong, więc właśnie ulong... ma taki zapach zielonej herbaty. Trochę tak, bo to jest bardzo jasny ulong. Mogę tutaj pokazać. Pozwijany w takie nieregularne kuleczki. Czyli herbata, która jest nazywana częściowo utlenianą, herbatą turkusową również, inaczej po polsku. I teraz zrobię coś, co często jest błędnie interpretowane. Mianowicie przepłukam tę herbatę. I z tego wzięło się takie pojęcie, że Chińczycy wylewają pierwszy napar. Otóż jest to trochę nieprawda, bo to nie jest pierwszy napar. To jest przepłukanie tej herbaty. To nigdy nie miało na celu być wypite przez nikogo. Celem tego jest ogrzanie liści, otworzenie tych liści i zaraz zobaczymy, dlaczego to jest ważne. Dlatego, że pierwsze parzenie właściwe jest bardzo krótkie. Gdyby te liście nie były wcześniej ogrzane, gdyby nie były otwarte początkowo, to pierwsze parzenie by było dla nich za krótkie. I to parzenie jest krótkie dlatego, żeby wykorzystać ten efekt, o którym wcześniej mówił Mariusz, żeby wydobyć jak najwięcej olejków eterycznych, jak najwięcej słodkich składników z herbaty, tych, które decydują o jej dobrym smaku, a żeby zminimalizować zawartość w naparze tych składników, które decydują o jej gorzkim smaku, o jej cierpkim smaku. Dajemy tej herbacie kilka sekund, dosłownie kilka sekund, kilkanaście maksymalnie. Tego małego czajniczka do czegoś się używa, czy...? Jak najbardziej, używam go bardzo często. Ale to może się wydawać śmieszne, to może się wydawać dziwne, ale kiedy sobie uświadomimy, że z jednej porcji liści, taką jak mam tutaj,
tych naparów po około 100 ml, możemy mieć 10, no to mamy już litr herbaty. I to jest już sporo, więc... Tak naprawdę każde parzenie jest też inne, każdy w sensie inny, tak. Można też oceniać, też delektować się właśnie tak naprawdę bardzo różnymi naparami. Od właśnie takiego najbardziej aromatycznego, aż po napary, które są może troszeczkę bardziej garnikowe, jeśli się zostawi właśnie na taki trochę dłuższy czas. Proszę bardzo. Uwaga, gorące. A jakie herbaty najczęściej parzy się w ten sposób? Ten sposób parzenia powstał do parzenia herbat ulong, więc początkowo były to tylko ulongi. Właśnie takie herbaty jak ta. I właśnie też dlatego wybrałem właśnie taką herbatę. Ale obecnie parzy się w ten sposób większość herbat, z wyjątkiem może zielonych, z wyjątkiem żółtych, które zazwyczaj właśnie potrzebują niższej temperatury, potrzebują trochę czasami innych naczyń. Nie daje się tak dużo tych liści w przypadku herbat zielonych, bo to by był zdecydowanie za mocny napar. Więc herbaty ulong, herbaty czarne, herbaty puer, herbaty białe można w ten sposób z powodzeniem parzyć. Oczywiście najpierw trzeba znać tę herbatę, którą się parzy, żeby zadecydować, czy to jest najlepszy sposób zaparzenia tej herbaty, bo istotą gongfu jest nie tylko to, żeby zaparzyć jak najwięcej liści w jak najmniejszej ilości wody i jak najkrótszym czasie. Nie, to jest trochę błędne rozumienie gongfu. Gongfu to jest zaparzenie tej herbaty tak, jak ona chciałaby być zaparzona. Czyli tak, żeby ją zaparzyć, żeby uzyskać jak najlepszy efekt. Więc trzeba najpierw poznać tę herbatę, którą się parzy, i się zastanowić, czy to będzie najlepszy sposób zaparzenia tej herbaty. Gongfu pochodzi z Chin, czy bardziej z Japonii? Tak, pochodzi z Chin. Jeśli byśmy mieli tak jeszcze bardziej dokładnie określić, skąd pochodzi, z prowincji z Chaozhou, z okolic miasta Chaozhou w prowincji obecnej Guangdong, więc na południu Chin, tam gdzie były robione głównie herbaty ulong, i też dla tych lokalnych herbat powstał sposób parzenia gongfucha, który teraz rozprzestrzenił się na całe Chiny, i generalnie teraz gongfucha to już jest synonimem po prostu parzenia w stylu chińskim. Powstało mnóstwo szkół, mnóstwo wersji tego gongfu, tak jest skodyfikowane, zostało właściwie bardziej na Tajwanie nawet niż w Chinach, gdzie ta sztuka herbaty bardzo się rozwinęła. W Japonii też mamy różne szkoły takiego bardziej ceremonialnego parzenia herbaty. Oczywiście ceremonia Chanoyu, czyli gdzie się przygotowuje herbatę matcha. No to jest bardzo już takie skostniałe, skodyfikowane, gdzie więcej jest tam już takich gestów i tradycji niż samej herbaty w tej ceremonii. Ale Japonia również ma coś takiego jak Senchado, czyli droga herbaty sencia. O herbacie sencia jako tej najbardziej reprezentatywnej herbacie japońskiej mówił Mariusz przed chwilą. I droga herbaty sencia, czyli Senchado, też czerpała trochę z parzenia w stylu gongfu. Mówi się nawet, są takie teorie, że później wzajemnie od siebie czerpały te style, że gongfu chińskie trochę, że Japonia zaczerpnęła trochę z chińskiego gongfu. Później trochę wynalazków japońskich wróciło na kontynent chiński i wpłynęło na parzenie w stylu gongfu, ale to już skomplikowane dzieje kultury herbaty. Pan tutaj po wlaniu tej herbaty, już tutaj do czarek, kilka razy jeszcze przelewał ją wodą. W jakim to było celu? Samą herbatę? Mhm. To było właśnie to płukanie, o którym też troszkę wspomniałem. Czyli na początku płukamy? Na początku ogrzewałem naczynie. Mhm. Tam nie było jeszcze herbaty, żeby tylko wygrzać i wrzucić i móc podziwiać aromat herbaty. Później po wrzuceniu herbaty została ona przelana tym wrzątkiem właśnie po to, żeby przygotować ją do właściwego pierwszego parzenia. No i później już z czarek wylałem tę wodę, która ogrzewała czarki, która je miała... Początkowo taki był zamysł, że dezynfekowała te czarki, i to ma obecnie taki wydźwięk też grzecznościowy. I później do czarek trafiła już właściwa herbata, pierwsze parzenie. Teraz tutaj w tym naczyniu, które nazywamy morzem herbaty, znajduje się drugi napar, więc zaraz będzie można go rozlać. I też jeszcze jedna kwestia. Dlaczego gongfu to jest tak dużo parzeń w małych ilościach? Dla Chińczyków picie herbaty, parzenie herbaty jest często taką czynnością społeczną. Widzimy tutaj, że mamy czarki, które, no jakby nie patrzeć, przypominają nasze polskie kieliszki wódki.
Więc w tym samym celu służyło to picie herbaty w Chinach, na pewno zdrowsze, że pije się małe ilości, wielokrotnie, ktoś polewa, przy tym w tym czasie trwa rozmowa, w tym czasie dzieją się różne wiele rzeczy, może często też jakieś gry karciane i nie tylko się odbywały przy tym, posiłki. Tak, nawiązują się relacje, prawda? Tak. Czyli rozumiem, że tutaj już mamy pełne przedstawione, już to parzenie, jak to wygląda? Dokładnie tak. Dokładnie tak. I te liście, jak widzimy, początkowo to były małe kuleczki zwinięte na dnie naczynia, teraz są to już jeszcze nie całkowicie, ale już w dużej mierze rozwinięte liście, które zajmują prawie całe naczynie. Kiedy dojdziemy do jakiegoś piątego, szóstego parzenia, oczywiście nie dojdziemy do niego, bo nie pozwala nam na to czas tutaj audycji, ale gdybyśmy doszli, to te liście już by zapełniały całe naczynie i prawie chciały z niego wychodzić, a te herbaty można tak zaparzyć spokojnie, tak jak mówiłem, 8-10 razy.